MiG-210 Synergia Easy to na dzień dzisiejszy jeden z najmniejszych synergicznych poautomatów spawalniczych, mieszczących 5-kilową szpulkę drutu. Urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości materiałów z dbałością o szczegóły. Panel sterowania zabezpieczony jest solidną osłoną. W środku znajduje się profesjonalny dwurolkowy podajnik. Urządzenie waży 10 kg i do jego przenoszenia służy wygodny uchwyt. Pomimo niedużych gabarytów, urządzenie posiada w pełni funkcjonalny i przejrzysty panel sterowania w języku polskim. Urządzenie posiada jeszcze jedną ważną cechę, o której jeszcze nie mówiłem, mianowicie możliwość wyłączenia synergii i ustawienia poautomatu w sposób tradycyjny. Ok, spójrzmy na panel sterowania. Jak już mówiłem wcześniej, urządzenie posiada panel w języku polskim. Panel jest bardzo przejrzysty. Tutaj znajduje się wybór metody spawania, metoda MiG-MAC, metoda TIG-LIFT, metoda MMA. Dla metody MiG-MAC u góry wybieramy rodzaj gazu osłonowego, CO2, mieszanka albo czysty argon. W pozycję flux ustawiamy, gdy spawamy drutem samoosłonowym. Tutaj znajduje się panel, na którym wybieramy średnicę drutu oraz ustawiamy urządzenie w tryb manualny. Przycisk testowego wypływu gazu, przycisk wysuwu drutu. W przypadku spawania MiG-MAC przycisk do ustawienia indukcyjności, w przypadku spawania metodą MMA tutaj ustawiamy hot start oraz arc force. A teraz przykładowo, jak się ustawia urządzenie. Metoda MiG-MAC, spawamy zwykłą stal w osłonie gazu CO2, wybieramy dwutakt, ustawiamy średnicę drutu i w zasadzie urządzenie jest gotowe do spawania. W zależności od tego, jaki gruby materiał spawamy, ustawiamy sobie do tej grubości materiału prędkość podawania drutu. Gdyby coś nam nie odpowiadało, naciskamy pokrętło i mamy możliwość doregulowania napięcia. Dodatkowo możemy jeszcze sobie ustawić indukcyjność. Też jest to na zasadzie doregulowania. Jeżeli jakiemuś użytkownikowi nie do końca pasują ustawienia synergiczne, bądź wynika jakaś potrzeba, żeby ustawić urządzenie w sposób manualny, jak najbardziej można to zrobić. Przechodzimy na pozycję manual. I wówczas pokrętłem, tak jak w tradycyjnym poautomacie, ustawiamy sobie prędkość podawania drutu i w pełnym zakresie mamy możliwość ustawienia napięcia spawania. Oczywiście również możemy sobie doregulować indukcyjność. W komplecie z urządzeniem otrzymujemy przewód z zaciskiem masowym, przewód z uchwytem elektrodowym, 3-metrowy przewód roboczy MiG-MAC z eurozłączem MB15.